się w Panu i pozwól, by prowadził Cię. I choć czasem trudna droga, Ty nie zniechęcaj się, bo Pan blisko jest, wystarczy wyciągnąć do Niego rękę. Pan blisko jest i na pewno przyjmie Cię. Zakochaj się w Panu i pozwól,
Jezu Chryste, oto my, słabi, grzeszni, niewidomi, przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię o Twoją łaskę, bo Ty jesteś święty, Ty jesteś mocny, Ty jesteś Królem naszym, Ty jesteś żywy, prawdziwy, Ty jesteś miłością, mądrością. Jezu, Ty jesteś pokorą, pięknością, radością, sprawiedliwością. Ty jesteś naszym opiekunem, Ty jesteś naszą nadzieją, naszą mocą, Ty jesteś naszym wszystkim. Panie, w Tobie jest prawda. Prosimy, abyś dzisiaj oczyszczał nasze serca, nasze oczy swoją przenajdroższą krwią, abyśmy widzieli Ciebie podczas naszych modlitw, abyśmy widzieli, doświadczali Ciebie na Eucharystii, podczas modlitwy różańcowej, podczas adoracji, podczas naszego ziemskiego życia, abyśmy doświadczali Twojej obecności. Panie, przywróć nam duchowy wzrok i daj nam odwagę, abyśmy dzielili się spotkaniem z Tobą, tym świadectwem z innymi i innych przyprowadzali do Ciebie. Panie, bądź uwielbiony. Thank you.
serce mego Pana, uwielbiać Go będę. Jemu me serce śpiewa nową pieśń. Głosić chcę chwałę Boga Najwyższego. On wlewa pokój w serce me. Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę. Jemu me serce śpiewa nową pieśń. Głosić chcę chwałę. Yeah.
Myśli, naszą pamięć, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Panie, poprowadź nas przez życie. Poprowadź nas do zdroju łask. Poprowadź nas, Panie, bezpieczną drogą do siebie. Poprowadź nas, Panie, do zbawienia. Ciebie o to dzisiaj prosimy, Panie Jezu, i Tobie się dzisiaj zawierzamy. Tobie oddajemy się, Panie Jezu. Bądź uwielbiony. Duchu Święty, prowadź nas przez życie. Yeah.
módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.